Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a to i oczywiście sąsiedzi z Piekłoronem. Tak więc, bez zbędnego wstępu, odcinek numer 3, jeśli się nie mylę. Chociaż możliwe, że 4. Chociaż raczej 3, tak. A więc dzisiaj zaczynamy, przynajmniej sobie kontynuujemy bardziej, sezon drugi. Zaczynając od poziomu słoneczny poranek. Jaki piękny dzień, aż się prosi o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad myje zęby i czym prędzej rozkłada leżak na balkonie. Taki upał jego ukochaną roślinkę trzeba częściej podlewać. To zaś daje Udiemu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. Okej. Nie wiem, co to w sumie było, ale widziałem jedną podpowiedź. Olejek do opalania nie przyda się w cieniu. Dobra, sąsiad zaczyna u góry, standardową dosyć. Jeszcze na szybko tylko, że coś mi się przestawiło z limiterem. Jest mocniejszy niż zwykle. Chociaż zdecydowanie mówiłem już ostatnio sobie, że muszę go po prostu podwyższyć. No, to jest lepiej. No, teraz dobra. Sam się idzie mieć zęby. Muszę się schować szybko. I mam coś takiego jak szczoteczka. A, szczotka do butów, która nie była czyszczona od wieków. Chyba wiem, co trzeba będzie zrobić ze szczoteczką do butów. Chociaż dobra, przynajmniej fajnie widzieć, że ten jałob kiedykolwiek myje zęby. Okej. Apteczka jest zamknięta, nie ma strojczasu, nie ma mydła. Okej. Zobaczymy zaraz, co tam ogólnie jest. Dobra, jak zwykle widzę pinesek trochę. Czy tam pinezek w sumie. Tam pineski, nie pineski. Można się tu nieźle pokuć, pewnie tutaj standardowo. Tylko no, mam 6 kawałów, widzę 2. Rozeń coś, to jeszcze skupmy się na innych rzeczach. Chociaż dobra, skórka do banana, czyli mam 3. I miód, czyli mamy 4. Dobra. Mam piąty, ziemia. Mam kawę, więc to może być naprawdę dobry pomysł tylko. Jeszcze jakiś 6 trzeba znaleźć, a niestety nie widzę. Dobra, tego na chwilę zajmie. Co my tu mamy? Klucz do apteczki. Oj. I wpadka. Okej, po podlewaniu po prostu konewkę będzie odnosił, więc tak. W tym czasie, kiedy on odnosi konewkę, musimy się skupić na czymś innym, żeby sobie poradzić. Dobra, szybko do szafy. Jak on oczywiście wejdzie, to wchodzimy. W takim razie 6 rzecz musi być w szafie. Nie zdążę znowu przez moją głupotę pewnie. Tak. Czyli okej. Czyli albo pineski, albo tamte. Nawet tym razem zrobię to inaczej, optymalnie w sumie. Biorę to. Miałbym się do szafy i nie idę po pineski, tylko od razu tutaj. Teraz tylko najważniejsze pytanie, gdzie skórkę od banana dla 100% ustawić? Nie będę ukrywał, nie do końca wiem. Dobra, myj te zęby. Okej, on idzie naokoło, to ja pójdę tędy. Pineski wezmę później, bo i tak będę musiał jeszcze zawracać z kluczykiem. Dobra, szybko bierz ziemię. Kiedy on przyrządza sobie kawę. Oczywiście ziemia pewnie do kawy. No nawet tutaj opis jest dosyć taki oczywisty. Tylko strzemy miód z olejkiem do opalania. Dobra.
Chyba tak. Dobra. Teraz zacznijmy to. Schowajmy się oczywiście w szafie. I zobaczmy, co on robi potem, jak już podleje. Oczywiście poza odnośnieniem konewki. Patrząc na jego w sumie plan nieobecny, to pewnie będzie po prostu wracał do początku, czyli pójdzie umyć zęby. W sumie, jeśli tak będzie, to niestety, ale nie sądzę, żeby mi się miało udać. Okej. A nie, kawa. Ale skoro to jest kawa, to kiedy on myje zęby? Chyba, że nie myje. Zobaczymy. Okej. Dobra. W tym wypadku widzę jedną rzecz. Jak będzie chciał podlewać roślinkę, prawdopodobnie trzeba będzie gdzieś tutaj zostawić mu skórkę od banana czy coś, bo inaczej po prostu no się nie wyrobi. Tylko nie wiem, czy tu, czy wyżej. Ale okej, w takim razie musimy zaplanować to tak, żeby roślinka była na koniec. Nie wiem, bo w sumie... Nie wiem, bo w sumie tak widzę, że po kawie też będzie miał jeszcze dużo do zrobienia, że tak nazwę, więc... No i nie wiem, czy uda mi się 100%. Ale dobra, na spokojnie, pomału. I udy, idź tam. Zaraz zaczniemy szykować. Chyba odnosi idzie kawę pić, to będziemy mogli przygotować wszystko na tym piętrze. I zdecydowanie 100% nie osiągnę, ale powiem wam szczerze, że nawet na tym jakoś szczególnie... No normalnie nie zależy, po prostu chciałbym to przejść. A 100% mówię, w jakimś tam jednym odcinku po prostu pokażę wam 100% wszystko prawdopodobnie czy coś. Ale też mówię, to jeszcze nasz jest tylko moje, że chyba to zrobię, nie jestem pewien. Dobra, mniejsza to. Rasol chowamy, tutaj pineski. Do olejku pewnie miód. Do konewki z wodą płyn fastobójczy. Gdyby zaczął w sumie od konewki, czyli podlewanie roślinie by po prostu ją zabiło czy coś. Dałoby to sporo czasu na różne działania. I co? Standardowo. Dobra. Niech się wkurza. Od tego. Potem pastel z wodą, to on się opala. Ale niech się smaruje olejkiem. Pszczoły go pobryzmy, tam jest miód. Jak na razie wszystko wygląda dużo łatwiejsze niż to kojarzyłem. To jest dobra. Pogadamy o łatwości i prawdziwych wyzwaniach w sumie, jak będziemy się zajmować już rozdziałem trzecim. Bo teraz sąsiad tutaj. Okej, na przyszłość widzę, że spokojnie może się zająć właśnie schodzeniem. Bardziej gdzieś na tym piętrze właśnie będzie potrzebna skórka, jeśli chcemy, żeby właśnie przy roślince użyć skórki. Bo teraz tak spadnie, to i nie będzie kolejnego, czy będzie? Nie, dobra, daliśmy radę. To niestety w drodze powrotnej już nie będzie. Tak. Prawie... Nie, dobra, zabrakło. Okej. Ale dobrze, jeśli to zrobimy, to on już wtedy nie wraca. Okej. Dobra. Czyli w sumie gdyby nie to jedna... Nie wiem, to mógłbym nazwać lamą. Byśmy mieli 100%. Okej. W takim wypadku dobrze myślałem, że ta skórka może mnie zgubić. No zawsze te skórki i mydła w sumie mnie gubią najbardziej. Dobra. Okej, udało się. Jak zwykle 97. 100% gier po prostu mnie naprawdę nie lubi. 100% w karcie, 100%, ale dobra, mniejsza z tym. Okej.
No to w takim wypadku udało się. A więc kolejny epizod nosi tytuł Prosiak. Sąsiad znalazł sobie typowe zwierzątko domowe, małego prosiaka. Trzyma go w klatce na korytarzu i regularnie przynosi mu jedzenie. Jego papuga, czyli, też ma niezły apetyt i opiecha się płatkami kukuradzianymi. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje na chyba na drzemkę, na przecież jest jeszcze Woody. Dobra. Powiem szczerze, jeśli się nie mylę, niestety co czeka nas na samym poziomie, będzie dosyć, nawet nie dosyć, tylko bardzo smutne względem tego. No ale dobra. Dobra, mamy prosiaka. Sąsiad na początku odkłada zęby do szklanki i idzie spać. Na chwilę. Jak będzie jego stopę? Jesteś w apteczce? Nie. W dwóch najpopularniejszych miejscach nic nie ma. Super. Okej, okay. A mamy pineski. Potem on się budzi, znowu bierze swoje zęby. Idzie po klucz od prosiaka. I po butelkę, okej. Okay. A, to już wziąłem. Dobra. Oczywiście, żeby nie było zanim jeszcze będę grał dalej czy coś, to muszę poobserwować sąsiada, więc może być kiepsko. Ale okej. Okay. I widzę znowu skórkę od banany. Ej, nienawidzę takich rzeczy, zawsze źle wykorzystuję. Okej, okay, bierze mleko. Potem idzie do prosiaka. Trzęsie butelką. Otwiera kluczem klatkę i karmi go. Okej. Okay. Potem odnosi butelkę. Idzie po ciastka dla papugi. Aha, i idziemy nakarmić po prostu. Potem mam skórkę od banana. A, po wszystkim idzie odnieść klucz. Pewnie się będzie kładł spać. Czyżby jajko? Nie. Ostry sos. Dobra. Nie wiem. Tutaj. Tylko mleka? Okej, dobra, mniejsza o to. Będziemy musieli jakoś prześcignąć sąsiada za chwilę, kiedy on będzie się zajmował tym wszystkim. Też kiedy on będzie tutaj, my musimy wejść tam i zobaczyć co, jak i gdzie. Powiem szczerze, że to będzie spore wyzwanie w moim odczuciu i nie wiem, czy nam się to uda, ale spokojnie. Mamy jeszcze 4 minuty, mamy 3 pułapki, tutaj widzę prawdopodobnie 2. I tu jeszcze jest jedna. Dobra. I to nie będzie łatwe, mówię wam. Dobra, Woody, spokojnie, musimy poczekać, aż sąsiad wyjdzie. Dobra. Weźmy pikantne chipsy. Prawdopodobnie już wiem, co z nim trzeba będzie zrobić. Dobra. Aha. Chociaż, bardzo bym się nie nazwał pikantnymi chipsami, to bardziej są jakieś ciastka. I co my tu mamy? Nitrogliceryna. Okej. Okay. Co my mamy tutaj w szafce? Nic. Okej. Okay. Czyli mamy 5. Okej, okay, 6. I 7 to chyba będzie wypuszczenie prosiaka w takim razie. Dobra. Nie wiem jak mam to zrobić. Ale damy radę jakoś. Musimy dać radę. Okej. Okay. Szczerze nietypowe dosyć, że ma papugę taką wolno żyjącą, że tak nazwę, w domu. Wiecie, nie jest ona w żadnej klatce, nic, a się siedzi po prostu, dobra. Sąsiad idzie spać. Zobaczymy, czy mi się uda. Chyba muszę się skradać.
Ja nawet nie chyba tylko zdecydowanie. Dobra. W takim wypadku... pójdziemy jego cieniem, że tak nazwę, teraz. On się będzie zajmował prosiakiem. A ja w tym czasie będę musiał przygotować pozostałe rzeczy. Chodzi przy prosiaku, to ja... wziął i zestawił tutaj kaktusy i inne rzeczy tego typu. Nawet niech papuga się obudzi. Dobra. Pikantny sos. Aha. A, czyli muszę poczekać na sztuczną szczękę sąsiada. Dobra. Damy radę. Akurat widzę już wszystkie, że tak nazwę. Nie mówcie, że zepsułem przez co. Ja chyba przez to zepsułem. Przez tą jedną rzecz. Myślę, jak to będzie 6 na 7. Więc po prostu pamiętam, że muszę po prostu zrobić na zasadzie najpierw. Najpierw zrobić butelkę wybuchową prawdopodobnie. No tam wstrząsam tylko butelką, a potem dopiero wypuszczać świniaka. Chyba, że butelką potrząśnie tak czy siak, nie wiem. Dobra. Dobra. Najważniejsze jest tak, żeby moim zdaniem po prostu przejść to wszystko. Już widzę, że względem początku, a kiedy on się budzi, to już się uspokaja, więc... to jednak musi być później zrobione. Aha. Dobra, udało się co? Na koniec uwalniamy prosiaka. A, czas minął. Tu się nie udało. Za wolno działałem po prostu. Dobra. W takim wypadku po prostu widzimy się, jak już przygotuję wszystko. Ja, powinno być wtedy zdecydowanie lepiej. No dobra. Jestem już na etapie, na którym w sumie muszę tylko poczekać, aż sąsiad pójdzie spać, żebym wziął od niego kluczyk, no i zobaczymy, jak to będzie. Wiecie, nie będę ukrywał, ja nie wierzę w to, żeby mi się udało 100%ować. Nie wierzę też, że pójdzie wszystko za pierwszym razem dobrze. Pewnie będę musiał, no nie wiem, powtarzać, by znowu czasu mi zabraknąć, tam nie wiem, będzie za mała oglądalność, znając mi, co jest możliwe. Jak mi tak dobrze szło do tej pory, to nagle będzie gorzej. Ja bym tylko, co to za miska tutaj. Dobra, mniejsza to. Dobra. Sąsiad, idź spać. Proszę cię. Okej. Okay. No i idziemy już też za spokojnie do kuchni, zaczynamy zabawę. Powiem wam szczerze, nie będę się starał o nic, po prostu. Po prostu no, najprościej w świecie, to już trochę się plączę, masą myślałem tego typu sprawy. Zarzucimy wszystko po kolei, jak jest. A skórkę odbędę na nich będzie, że rzucę po prostu w pobliżu, no. Niech będzie, że w pobliżu, no nie wiem. Jego łóżka, jeśli tak da. Dobra. I sąsiad idzie teraz naszym cieniem, co? Nie wiem, czy to koniecznie jest dobre. Okej. Okay. Dobra, łódnik się skrada. I zobaczymy, co tam się stało z sąsiadem, bo właśnie prosiek nasrał. Dobra, idź. Woody, musimy wszystko przygotować. Uwaga, uwaga. Się wkurza sąsiad. Wsadził prosiaka i uwaga, uwaga, bierze mleko i... mimo wszystko widać, że działa. Dobra, wybuchnął usa.
okej. Chyba wszystko ogarnięte. No poza jego sztucznym szczęką w ostrym sosie, ale... No nie będę ukrywał, sztuczna szczęka w ostrym sosie, to... No trzeba zobaczyć, jak ta szczęka jest w słoiku. W sumie w jakim słoiku to bardziej jest szklanka, no ale... niestety teraz jej nie ma. Dobra. I no się uspokoił, więc prawdopodobnie przegraliśmy. Ale ja spodziewałem się takich rezultatów, nie będę ukrywał. Dobra, uwaga, uwaga. I pluje ogniem w niego papuga. Się zdenerwował, ale w sumie nic poza tym. Nie ma złamanego kręgosłupa, strzelania w krzyżu, czy zawały, jak kiedyś to zwałem, jak byłem dzieciakiem. Okej, przewrócił się. Super. Tym razem właśnie strzelał coś w krzyżu, czy ogólnie w kręgosłupie. Musimy sprzątać banana, oczywiście nie chcę mi się tego wyrzucać ani nic. Odkłada klucz, okej. Wkłada szczękę, idzie spać. Proszę spać, teraz musimy tylko jego sztuczną szczękę obsmarować tym sosem. I miejmy nadzieję, że te... Dobra, ile? 5? Te 5 napadów wściekłości sąsiada wystarczy. Bo nie ukrywam, no... Moim zdaniem nie. Moim zdaniem zawsze powinno być o jeden mniej niż jest na 100%owaniu. Ja bym miał o 2 mniej, czyli 97% więcej ponownie. Ale cóż, teraz zobaczymy tylko piękny rezultat. Okej, nic takiego. I jeszcze ogień. Okej. No proszę, jednak. Jednak się udało. Więc 4. Chociaż tak właściwie tylko 5, ale 5% nie wszedł na licznik. Dobra, widzę, że sezon 3 się uruchomił. Fajnie. A pozostałymi epizodami, przed ostatnim epizodem, sezon 2 i 3 zajmiemy się w kolejnych odcinkach. I proszę, na początku już nikogo chyba nie zdziwi, że fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. No właśnie, zły niedobry ludź zabił świnkę, zrobił sobie z niej kotlety i teraz grilluje. No ale jak mówiłem, wszystko to zobaczycie już w kolejnych epizodach, więc po prostu tyle, trzymajcie się, hej hej.